Witam w kolejnym odcinku gry Minecraft, w którym będziemy dokańczać dach. Więc mamy tutaj ziemi pod ostatkiem. 55 tych desek mamy, czyli płytek. Skończymy tutaj zaraz pod podłogę. Nie chcę po prostu spaść. Dęty do tego, więc zrobimy podłogę do końca już. Czyli mamy już podłogę zrobioną i będzie można teraz wejść na dach i zobaczyć, co tutaj jeszcze można zrobić. Więc mamy taką, jakby to powiedzieć, podłogę, więc można by było tutaj zrobić jakieś okno. No, przydałoby się okno zrobić. Takie jedno może by starczyło, chociażby żeby nie było tak samo jak tutaj bezsensowne okna, no to można by było to spróbować wyburzyć i zamiast tego postawić ścianę tutaj, ścianę z cegieł. Nie chcę, aby za bardzo przypominał to. Nie ciekawie, mam tylko dwie cegły. Nie chcę, aby to przypominał mi tamten budynek. To jakoś inaczej to jakieś wykończenie zrobić. Trzeba będzie najpierw wypalić cegły. Bo dosyć sporo cegieł mam, ale nie mam kamienia, który jest no takie jak cegły. Piecu pewnie tutaj pod dostatkiem mam, no to tutaj na pewno, no a tutaj akurat wypalimy cegły. 64 cegieł mam, ale tutaj jest tylko 4 węgla, 56, no tutaj będzie na pewno kamień, bruk. Bruk mi się przyda do zrobienia parę toporków. Dawno to grałem. Dobra, 2 kilofy wystarczą. Jeden topór. W razie czego jakby mi się skończył. Tutaj jest bruk. Nie, to nie jest bruk. Pewnie nie mam gdzie kilku wsadzić. Węgiel jest mi niepotrzebny, no to zabiorę kilki. No mam już kilki. Z powrotem. I będziemy musieli poczekać. Nie. Co ja też robię? Od razu mogę zrobić cegły. O tak. W ten sposób. 18 cegieł mam. No dobra. Czy mam jeszcze więcej? 64 jeszcze mam. Dobra, jeszcze parę sztuk tutaj i tu. No, 34 cegły mam, no to można już pomału coś robić z tymi cegłami. Tego muru chyba się pozbędę. Akurat mi tutaj troszeczkę szpeci to wszystko. Tu chociaż tak za bardzo nie widać, ale porobimy w końcu tutaj, zrobimy jakąś tutaj taką ścianę. Nie, nie z tej strony. Tutaj wejście zabrałem. Czyli będę musiał wejść do zamku. Drzwi.
drzwi zamknąłem i tutaj można będzie w końcu zrobić ścianę z cegieł. Czyli tu i tu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Dobra, czyli mamy taki kawałek ściany. I schody. Schody mamy cztery. No możliwe, że wystarczy nam. Chociaż można to nie użyć schodów, tylko czegoś innego. Znowu łuk zabrałem. Tych schodów, albo tych. Tych schodów jest o wiele więcej. Może spróbujemy użyć tych schodów. Inne wykończenie w ten sposób będziemy mieli. No fajnie, spadłem. Nawet, że na dół nie poleciałem. Tutaj zrobimy to. I tak samo jak tutaj te schody. I teraz cegły dodamy. Zobaczymy, jak to będzie z dołu wyglądało. Nieciekawie. No, okno zostanie. Dobra. Z tej strony już nie wejdę. I mniej więcej tutaj będzie można postawić cegły. Czy by to tak mogło wyglądać? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z dołu wyglądało. Dobrze, jeszcze dzień jest. No mniej więcej tak to wygląda. Dwa okna tutaj, dwa okna wyżej. Jedno okno u góry, no dobra. Jakby to okno na przykład podwyższyć. Można by było też i podwyższyć. Zobaczyć, jak to też będzie wyglądało i po prostu jeszcze dach w końcu dorobić. Ziemię mamy tutaj. Wejdę tutaj, czy nie? Jestem już tutaj. Czyli co tutaj mogę zrobić? Tutaj, no wystarczy, już nic nie zrobię. No więc dobra, mamy ziemię. Budujemy coś takiego tutaj. Jaki by tutaj dach by był? No, najwyżej zrobimy na płasko. Może z jednej strony, albo... No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy jeszcze okna, czyli będzie można je wyburzyć. Aby pod spodem był lepszy dostęp. A zobaczymy, jak tutaj będzie.
Czyli tego nie będzie. No dobra. Nie ma akurat już. No, zobaczymy, jak to w ogóle to wyglądało. Tutaj będę musiał jednak ziemię dać. Ale to lepiej się prezentowało. Tu i po tej stronie. A to wyburzyć. Z jednej, z drugiej strony. Tutaj damy ziemię, aby można było postawić schody, które będą spełniać dach. Dobra, z jednej strony już mamy wybudowane i teraz z drugiej strony. I pozostaje coś takiego, no. Jeszcze po tej stronie. I 5 desek tych zostanie. No dobra. To wyburzę. I postawię to tutaj. I pójdę akurat teraz. To wyburzymy. Chyba zbyt dużo wyburzyłem. To i to miałem wyburzyć. O, tutaj jeszcze jest. Niektóre części stoją od dachu. Czy można by było tutaj zrobić nawet wejście? No i dobra, idziemy resztę dachu budować. Czyli z tej strony będzie kolejny. No dobra, możemy teraz pójść porobić trochę dachówek. Co my tu mamy? Dębowe drzewo jest, akurat mam w zasięgu. 52. No i mamy dębowe schody. Tyle to w zupełności nam wystarczy do skończenia dachu. Czyli niepotrzebnie wyburzyłem te niektóre części. I mamy taki kawałek, co by tutaj postawić. Na pewno nie deski, znaczy nie schody. Tylko same deski tutaj użyjemy. Dobra, to więc mamy coś takiego. Na boki można by było jeszcze zrobić tutaj par okien. Tylko przydałoby się. Mamy jeszcze węgiel? Nie ma węgla. Dobra, więc zatem poczekam do rana. I rano wybudujemy okna. Dodatkowe okna dachowe. Czyli mamy tutaj takie
mniej więcej coś takiego mamy. I tu możemy wybudować na samym szczycie z jednej strony okno i z drugiej strony okno. No to więc spróbujemy, zobaczymy ile to miejsca będzie nam zajmowało. Czyli tą będzie można już usunąć, bo to jest niepotrzebne. Tu u góry tak samo. To jeszcze może się przydać. Dobra, tutaj mamy drabinkę. Na 4 weźmiemy, czyli z tej strony. I teraz można będzie wyburzyć to. Oczywiście nie używam teraz ani używam innego materiału niż łopata. I mamy tutaj 14 jeszcze zwykłych takich cegiełek. Z jednej strony, z drugiej strony. I tutaj tak samo będzie. Czyli mamy takie okienka. Czyli te są wyższe. No, brawo. Zabrakło mi. Dobra, będziemy musieli też tym razem poszukać. Jest tutaj jeszcze glina. Tutaj mamy 3 cegły. Znowu zaczyna mi coś brakować. Tutaj nic nie mamy. Będzie trzeba w końcu zrobić wyprawę po glinę. Chleb jest, jest. 3 cegły będą mi mam tylko. Dobra, spróbujemy użyć te. Nie, z tego nawet nic nie zrobię. Nieciekawie po prostu. Czyli będę musiał zrobić wyprawę po cegły. Znaczy nie cegły, tylko po glinę. Dobrze, że akurat wiem, gdzie to mniej więcej jest. Będę musiał wziąć, zabrać konia i pojechać. Czyli mam jedno, dwa, no trochę tego jest. Czyli parę kramotów będę musiał zostawić. Na przykład włazy zostawię, schody też zostawię. Te deski też mi się nie przydadzą. Ziemia może by mi się przyda. To też. I to. Aha, tutaj mam pod ostatkiem tego. No i zatem zrobimy teraz wyprawę po glinę. Niestety akurat ten domek nie będzie skończone akurat w tym odcinku. Myślałem, że będzie więcej surowców. No ale patrząc się tak, no już troszeczkę innego kształtu nabiera niż ten, co tutaj już jest w stanie zbudowana. I wcześniej już nagrywałem te odcinki. Dobra, bierzemy tego konia. Jedziemy stąd. Gdzie tu wyjście jest? Mamy wyjście tutaj. Tylko nie można wyjść. No, fajnie zrobiłem. Dobra, wyburzymy to. Spróbuję to wyburzyć. Tutaj mam. Jeszcze z drugiej strony.
No dobra. Czyli jedziemy. Mogę fotkę zrobić. Tam akurat fajne miejsce, gdzie akurat można zdążyć. No tutaj dużo gliny. Tutaj jest akurat wieża, której będę budował. A tak wygląda z daleka mój zamek. No i nowy budynek, co tam jest z daleka, widać. Zamek też nie jest dokończony, bo brakuje tam parę wież. Fajnie, wyjechałem. No wyłaź z tej dziury, no. Się utopimy przez tego głupiego konia. No, no, no. Dobra, dopchamy go do brzegu. Dobra. Tutaj miałem robić właśnie drogę. Niby jest ta droga zrobiona. Dobra, dopchniemy go. Wyłaź się stamtąd. Gdzie on siedzi? Kurde. Rąban, dobra. Czyli jest tutaj akurat, jest wejście. No, tylko że z koniem to ciężko się tędy przedostać. Na piechotę to owszem, czemu nie? No i tutaj mamy pod dostatkiem gliny. Czyli to jest piasek, to jest żwir, a to będzie glina. No, kilof jest. Żwir będzie mi też potrzebny, bo myślę, aby sobie zrobić jeszcze, no, fontannę. Czemu by nie? Można zrobić koło zamku fontannę trzeba. Ale to już w kolejnych odcinkach. Pozbieramy to wszystko, co tutaj jest. Dobra, koń się niech tam pasie. Gdzie kolejne jest tutaj? Kolejna glina, zaraz zobaczymy. Tutaj jest, to będzie żwir. To też nie trzeba będzie pójść troszeczkę tam dalej jednak. Tak. Czyli tutaj jest kolejna glina. Szybciej, szybciej, no. Bo mi powietrze się zaraz skończy. Dobra, trzeba zaczerpnąć, aby móc dalej kopać. W tym odcinku akurat jednak nie zrobię. Dobra. Już rzeczy będę musiał zeżreć. I co my tutaj mamy w tym bagnie, co tutaj jest jeszcze? Żwir jest, dobra. I tutaj też żwir. Czyli mamy 64. Dobra, zjedzmy coś. Aby się życie nam zregenerowało i można poszukiwać dalej gliny. Co my tu mamy? Co to jest? Właściwie nie wiem, co to właściwie jest. Zaraz zobaczę, jak będę to niżej. To jest piasek zwykły. Piachu mam pod dostatkiem.